Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie, że możemy być razem, że możemy Ciebie wywyższyć, że możemy Ciebie czcić. Jesteś naszym Królem, Jezus. Nie mamy innego Króla, nie mamy innego Boga. Jesteś jedyny, jesteś święty i potężny, jesteś żywy. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad nami. Nad naszymi myślami, emocjami, decyzjami. Duchu Święty, który jesteś w nas i który nas otaczasz. Ty działasz teraz. Ty działasz teraz. Ty przemieniasz nas na obraz Jezusa. Właśnie teraz uwielbiamy Ciebie. Jedyny święty, żywy, potężny. Święty, tak.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Ja modlę się o Tomka, Ojcze. Ja modlę się, Ojcze, o kolejny błąd do Niego, Ojcze. Niech on wchodzi w kolejny błąd, Ojcze. Ja modlę się. Odsuwaj od Niego, Ojcze, ludzi przewrotnych i złych, a przyprowadzaj do Niego, Ojcze, ludzi, którzy będą się zgadzać, Ojcze, którzy będą mówić tak, na to, co on mówi tak, Ojcze. Ja modlę się o to przez moc imienia Jezus. Szukuj od Was tak, głębokie zrozumienie pasterstwa, Ojcze. Ja mówię o odcostwie na Jego życie. Żadnego ciężaru, że nic mnie nie obciąża.
Wiesz,
kogo potrzebuję? Ciebie. To Chrystus w Tobie nadaje siłę mojemu życiu. Chrystus we mnie jest pierwszą lampą, a Chrystus w Tobie dla mnie jest jak ruchome schody. Naucz się zależności od ciała. Bądź zależny od ciała. Zależny od ciała. Czy noga powie, nie potrzebuje ręki? Czy oko powie, nie potrzebuje ucha, bo jestem okiem? Spróbuj zrobić siku nosem. W imieniu Jezusa to zrób, kozaku. Jeszcze się taki święty nie trafił, co by w imieniu Jezusa się odsikał nosem. Wiesz dlaczego? Bo to jest niemożliwe. Bo ciało ma odpowiednie funkcje ustanowione przed założeniem świata. Możesz mieć potężne namaszczenie prorocze, ale nie będziesz wiedział, jak zarobić pieniądze. Wiesz dlaczego? Dlatego, że masz być zależny od ludzi, którzy ci w tym pomogą. A ty będziesz prorokował do ich życia, w jaki sposób oni mają te pieniądze zarabiać i uczyć ciebie. Możesz uzdrawiać chorych, ale nie będziesz miał pojęcia, jak pasterzować ludziom. Możesz wskrzeszać zmartwych, ale jak cię zamkną w jednym pomieszczeniu z czterema niewierzącymi, to żadnemu z nich nie ogłosisz Ewangelii. Możesz uwalniać słowo wiedzy, ale nie mieć pojęcia, jak zorganizować przewiezienie sprzętu na ulicę. To Duch Antychrysta mówi, Bóg ci wystarczy. Mnie nie wystarczy Bóg, bo Bóg tak to ułożył, że związał nas w ciało. Występujemy przeciwko chorobie ciała, ale jesteśmy ciałem. Torpedujemy fałszywe ruchy w Kościele, ale jesteśmy Kościołem. Jesteśmy zdrowym ciałem i uczymy tego, jak ma wyglądać zdrowe ciało. Pokazujemy, jak wygląda duchownie. Jak wygląda duchowy trening. Jesteśmy apostołami. Thank you.
Jak
jakoś inną, Koran może czytają, coś tam, nie wiem. Jesteś zależny od Kościoła, a Kościół od Ciebie. Zrozum to. To jest bardzo ważna sprawa. Ustal to sobie raz na zawsze w głowie. Jak diabeł przyjdzie do Ciebie i Ci powie tak, starczy Ci Bóg. Tak? Zwęsadnij mordę, Tobie starczy. Tobie Bóg starczy tylko. Cię tak poprawi, że zobaczysz jak dzika. On Ci wystarczy zupełnie. Ja Cię nie będę musiał oprawiać. Rozumiesz? On Tobie wystarczy. A dla mnie to przymało. Bo ja potrzebuję Kościoła. Dlaczego? Bo Bóg go wymyślił. Bóg wymyślił Kościół, rozumiecie? Bóg wymyślił Kościół. Bóg wymyślił. Bóg. Bóg w Trójcy jedyny jest zależny od siebie, rozumiecie? Pomyśl. Wystawiacie łatki. Przyjaciele, krzesła. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas, Tobie. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które wygłoszone. Ojcze, ja chcę, żeby Twoje słowo się przenikało do tego człowieka. Przenikało jego mocy, żeby przenikało.